miałeś się popsuć akurat dzisiaj! Aaaa! Co to? Ja pokazuję! A ugrywam, nie palę, jedziemy na wycieczkę! Razem jedziemy na wycieczkę! Ale romantiko! No ale co my teraz zrobimy? A w ogóle to gdzie my jesteśmy? Uj, kilowite! A ty co, myślisz, że lepszy jesteś? Ile ci już mówię, żebyś naprawił kran w łazience? Otwierajcie to! Kaczko, kaczko, odejdź stąd! Bo nas udziobiesz zaraz! No jak ty jedziesz? No jedź szybciej! No. Pora coś przekąsić! Dobra, z głodu nie umrzecie! Podziwiajcie przyrodę! Oddychajcie świeżym powietrzem! No to ładnie, ale przygoda! Jedziemy wszyscy razem, całą rodzinką! Cieszycie się, że jedziemy na wycieczkę? Tak, bardzo się cieszymy! Będzie super! A może zaśpiewamy jakąś piosenkę? Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia wteczkę, a misio fiku miku narobił wteczkę siku. Czy w tej piosence jest fiku miku? Przecież powinno być fiki miki! Fiki miki, Agatki i Moniki! Ale mamy dzisiaj piękną pogodę w sam raz na taki właśnie rodzinny wypad. Tak, tato, pogoda jest mega. Wreszcie przyszła prawdziwa wiosna. Wiosna, 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 a kto ty? Nieudana wycieczka. Po co my w ogóle tam jedziemy na tą wycieczkę? Tam na pewno nic fajnego nie ma. Wolałam sobie zostać w domu i pograć sobie na telefonie. Zobaczcie, jakieś chmury wychodzą, a jak spadnie deszcz, to co zrobimy? Po co nam był ten wyjazd? No jak ty jedziesz? No jedź szybciej, no co to w ogóle za jazda? No zobaczcie, co on robi. Po co myśmy wyjechali na tą wycieczkę? No tak, to będziemy jechać chyba pół dnia. Tata, gorąco mi. A jest niedobrze, tata, kiedy dojedziemy? I do tego wszystkiego jeszcze szlabany pozamykane i oczywiście pociąg będzie jechał. No nie, no pech jakiś dzisiaj. No i kiedy on będzie jechał? Czemu te szlabany tak wcześnie zamykają? No dlaczego, dlaczego? No bo my jedziemy akurat na wycieczkę, więc zamknęli szlaban. Otwierajcie to! Żeby to był jeszcze jakiś porządny pociąg. Długi, a to taki zwykły, krótki szynobus. Ach, ta dzisiaj wycieczka jakaś nieudana się zapowiada. Drugi! O, i drugi, no zobaczcie. Ale masz długi pociąg. No jest długi pociąg chociaż. No, chociaż o, tyle. Super. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Fajna wycieczka. Dziewczyny, zobaczcie, co tam pisze na znaku. Na Łęczu. Tata, tu my już jesteśmy? No jesteśmy, przecież same widzicie. No nie spodziewałam się, że tak szybko dojedziemy. Nasz samochód to prawdziwe rakietu. Ale fajnie, tak dojechaliśmy szybko, już jesteśmy na miejscu. Super. Ale będzie fajnie, bierzmy hulajnogi ze sobą i jedziemy. Nieudana wycieczka. Tata, no włącz klimatyzację, bo mu jest strasznie gorąco. No ja się cała spociłam. Co się stało? Nie mogę nic ustawić. Nie, no popsuło się coś. Nic nie działa, nie mogę w ogóle włączyć klimatyzacji. Ech, ten samochód. Tato, no to chociaż może szyby otwórz. Coś nie mogę, no szyby też się zacięły. Popatrzcie, no co jest z tym samochodem? No akurat dzisiaj się musiało wszystko zepsuć, jak jest tak gorąco. Co się dzieje? Dlaczego tutaj stanęliśmy? No nie wiem, Jolka, coś się dzieje z samochodem. Chyba się zepsuł. No to ładnie, ale przygoda. No ale co my teraz zrobimy? A w ogóle to gdzie my jesteśmy? Gdzie myśmy tu zajechali? Dobre pytanie. Nie, nie tak miała wyglądać nasza wycieczka. Przesadzajcie, przecież tutaj też jest ładnie. Zaraz zresztą sprawdzę, może coś się da reperować. Przecież mówiłam, żeby nie jechać na tą wycieczkę. Rodzice to zawsze coś wymyśli. A teraz utknęliśmy nie wiadomo gdzie. Ja to się nawet już trochę boję. Nie bój się, Aga, przecież rodzice coś zaraz wymyślą. I co, Paweł, będzie coś z tego samochodu? Naprawisz to? Wiesz co, kiepsko to widzę. Te wszystkie kable się podłączały. Nie wiem, który połączyć, biały z zielonym, czerwony z niebieskim. Naprawdę, ja się na tym nie znam. Ale lipa, utknęliśmy to na dobre. Tyle dobrego, że są tutaj z nami takie dwa fajne białe pieski. No i co, słodziaczku, gdzie ty tutaj sobie mieszkasz? Może ty nam powiesz, jak wrócić do domu. Dobra, Paweł, to my idziemy na jakiś przystanek albo złapać stopa i wracamy do domu. A ty nie wiem, no to dzwoń po jakąś lawetę i też przyjeżdżaj. Chodźcie, dziewczyny. I co, zostawiacie mnie na tym odludziu? Dobra, tato, jakoś sobie poradzisz. My idziemy. Aj tam, co to za wycieczka? Miało być tak fajnie. Musiałeś się popsuć akurat dzisiaj.
co to? No, popatrzcie, to są dopiero fury. Takie to się nie psują. Fajna wycieczka! Ale tutaj się super jeździ na hulajnogach. Jest taki fajny, równiutki asfalt. Kaczuszki! Zobacz, to jest mama kaczka, a to są jej dzieci. Spokojnie, będę z nimi głaskać cały dzień. Kaczuszka! A kaczka, zobacz, a tutaj obok są prawdziwe kaczuszki. Zobaczcie, te prawdziwe kaczki idą do swojej mamy. No, przybyj piątkę. Zobaczcie, a kaczka jedzie na kaczce. Jo, kaczko! A, ugryzło mnie w palec! Puszczaj! Puszczaj! Nieudana wycieczka! Tutaj stoi. To jakieś sztuczne kaczki. Nie możemy przez nie jeździć na naszych hulajnogach. Ale lipa. Tak chciałam sobie pojeździć na hulajnogę. A tutaj kaczki jakieś sztuczne. Fajna wycieczka. Zobaczcie, jaki to fajny rower jest. Jak się nim jeździ? Tu się nie jeździ, tu można zrobić super fotki. Trochę dla wysoki dla mnie ten rower. Ja tylko mogę tak jechać. A ja wsiadłam, mogę jechać. Chodź Monika, przewiozę cię. Jedziemy. Razem jedziemy na wycieczkę. Tak, trochę nie dosięgamy do pedału, ale... Ale trudno. Ale trudno, do tyłu. Nieudana wycieczka. Zobacz, jaka to jaki rower. Ej, co to? To ma być rower. No, nawet się im pojechać nie da. Bez sensu. Ja tu nawet nie mogę dostać do pedału. Kto to skonstruował? Na tym rowerze nigdzie nie dojedziemy. Tata, a może ty umiesz jeździć na tym rowerze? To jest kiepski rower. Ani do ćwiczenia, ani do jeżdżenia. W ogóle nie wiem, do czego on się nadaje. Da się kręcić niby tymi pedałami, ale jak pojechać? Fajna wycieczka! Ale tu się super jedzie! Woo! Agatka, mam dla ciebie niespodziankę. Co? Niespodziankę? Jaką? Zabrałam na naszą wycieczkę króliczkowóz Enchantimals. Jej! Super, pobawmy się! Dziewczyny, mogę i ja się z wami pobawić? No pewnie, mamunia! Ale nasze pupilki się ładnie bawią razem. Tak, dzieciaki sobie wymyślają różne fajne zabawy. A ja już jestem starsza, nie lubię takich zabaw. A jakie ty lubisz zabawy? Ja bym wolała pojeździć na hulajnodze. Tak, te starsze dzieci to się nie lubią już bawić z takimi maluchami. Wcale nie jesteśmy żadnymi maluchami. Ale z ciebie słodziak. O, zobaczcie, ktoś tu jedzie. O nie, spadłem do dziury. Help, help. Help. Wyciągniemy cię, nie martw się! Oh. Jesteś uratowana! Tak, dziękuję! Proszę bardzo! Hejcio, hejcio, co tam porabiacie? Ale masz ładny samochód! Brum, brum! Tak, tak, maluszku, to brum, brum! Śliczny jest, prawda? To moje nowe auto, króliczkowóz! Podoba wam się? No jasne! Chętnie bym się sama takim przejechała! Zobaczcie wszyscy, ten samochód ma takie uszy jak króliczka! Wow. Tak, tak, wiedziałam, że wam się spodoba. Pokażę wam jeszcze coś fajnego. Zobaczcie tu z tyłu. A co tam jest? Popatrzcie na to. Wow, jaki fajny króliczy ogonek. Ten samochód jest naprawdę mega. Jest taki podobny do mnie. I oczywiście do mojego pupilka również. Wow, ale masz kozackie okulary. Jadę z moim pupilkiem na wycieczkę. Ktoś się chce z nami zabrać? Tak, tak. Jak ty już ładnie mówisz, mój pupilku kochany. Ale mamy dużo rzeczy do zabrania. Jak my to wszystko pomieścimy? Nie martwcie się, mój króliczkowóz ma bardzo pojemny bagażnik. Faktycznie, tu się wszystko zmieści. Spakuję do walizki krem przeciwsłoneczny. I hop do bagażnika. Weźmy jeszcze babeczki. Będziemy miały fajną przekąskę. Mniam, mniam. Weźmy jeszcze te pyszne napoje. Miejsce na napoje jest tutaj w samochodziku. Oj, mały króliczku, nie wypij nam wszystkiego. Nie, nie. Zna ktoś drogę, jak jechać? Na wszelki wypadek wzięłam mapę. Na pewno się nie zgubimy. No to drogę. Zaraz po was przyjadę. Czekajcie. Pa! Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy misiasteczkę. A misio fiku myku narobił teczkę siku. I co, dziewczyny? Fajna wycieczka? Tak, tak. Ale to jest pięknie. O, zobaczcie. Kaczka idzie. Kaczko, kaczko, odejdź stąd. Bo to tu zrobisz zaraz. Uciekaj. Uciekaj. Kaka. Kaka! Kaczuszko, chcesz się przyjechać króliczkowozem? On nas przywiózł na tą super wycieczkę! Ale przygoda! Jeszcze nigdy nie widziałam kaczki z takiego bliska! Dobra dziewczyny, wskakujcie do króliczkowozu i wracamy zaraz do domu! Nie, nie, to jest tak fajnie! Ale fajnie, karmimy kaczuszki! Chodźcie, chodźcie kaczuszki, dajemy wam jeść! Ale wy mi z ręki wzięła! Ej, wyścigi! Ej, wyścigi! Nieudana wycieczka!
wycieczka! Dziewczynki, chodźcie! Zobaczcie, jak tu jest pięknie! No i co tutaj jest takiego fajnego? Same jakieś krzaki i drzewa. Ale jak to nic tutaj nie ma? Monika, zobacz, jak jest pięknie! Taka zieleń, przyroda budzi się do życia! No przecież to jest cudowna wycieczka! Dla nas tu nie ma nic fajnego! Wszędzie jest to samo, lipa! Drzewa i trawa to nic nadzwyczajnego. Nie wiem, co wy tu widzicie. Mi się to już nudzi. Chcę na jakiś plac zabaw. Usiądźcie, posłuchajcie, jak ptaszki śpiewają. No jest po prostu rewelacyjnie. Ptaszki tu śpiewają i u nas koło domu. Nam się to nie podoba. Ale słaba ta wycieczka. Na łap. Na łap. A tym dzieciom to teraz tak trudno dogodzić. Fajna wycieczka. Ale wspaniała wycieczka, fajnie, że sobie tu przyjechali. Tak, dzieciaki jeżdżą na hulajnogach, my możemy troszkę pobyć razem. O, kochanie moje, to wspaniałe. Tak, jesteś cudowny. Buziaczki. Musimy częściej sobie robić takie wypady romantyczne. Ach, dawaj buziaczka. Ale romantiko. Nieudana wycieczka. A wyłączyłaś żelazko w domu? Chyba wyłączyła. Tak, wyłączyła. Ty zawsze tak mówisz, a o niczym nie pamiętasz. Przecież jeszcze się nie spaliła chałupa, to chyba wyłączam. No, nie spaliłaś, co? Ale już kiedyś było tak, że zapomniała. A ty co, myślisz, że lepszy jesteś? Ile ci już mówię, żebyś naprawił kran w łazience? Miesiąc? Dwa? No, dobra. Jak ja mówię, że coś zrobię, to coś zrobię i nie trzeba mi przypominać tego co miesiąc. Jeszcze może czasowo byś to określił, kiedy to nastąpi? Kiedyś to nastąpi, na pewno. Uj, to wiesz co? Ach, ty. Fajna wycieczka! Pora coś przekąsić. Mój brzuszek bardzo burczy. Dobrze, kochani, tyle się dzisiaj działo. Taka fajna wycieczka, ale brzuszek coś zgłodniał. Idziemy coś przekąsić. Patelka, pyszny rosołek? Mhm. Smakuje ci? Bardzo. Na wycieczce to się też i chce jeść, prawda? No właśnie. Zgłodniałaś trochę po tych wszystkich przygodach. Dziewczyny, fajna wycieczka. To i fajne jedzenie musi być, prawda? Oczywiście. Monisia, co zajadasz? Pierogi ukraińskie. Maunia? Ja pierogi ze szpinakiem dzisiaj. Szpinakiem. Agatka zjadła już rosołek, ale jeszcze dostała danie. Tak, i teraz zostawiam tutaj frycioszki, tak, i jakieś mięsko pyszne. A, dobre. Co ty zrobiłaś? Sądziłam. A, robisz takie jakieś tego jeża takiego. No zobaczcie, jakie oryginalne danie ma tatuś. W chlebku? Bigosik jest z jelenia. A teraz czas na deserek. Pyszne lody. Robią wrażenie. Kto lubi lody tak jak ja? To łapka w górę! Nieudana wycieczka! Mamo, tato, jesteśmy już głodne! Oj, tam wy cały czas tylko jesteście głodne! Ale tu nie ma żadnej restauracji ani baru, dopiero w domu zjemy obiad! No to gdzie wy nas tutaj wywieźli? To co, może sobie mamy jakiegoś ptaka upolować i upiec na ognisku? My chcemy jeść! My chcemy jeść! Dobra, z głodu nie umrzecie. Podziwiajcie przyrodę. Oddychajcie świeżym powietrzem. Wiesz co, Paweł, ale w sumie ja też już jestem trochę głodna. Ja, jak byłem młody, to jadłem tylko śniadanie i kolację i to mi wystarczało. A cały dzień biegałem, nie ruszałem się. Tak, nic nie jadłeś. Jakoś tego nie widać. To teraz z wiekiem przybyło. Fajna wycieczka! No, ten rower to fajnie jeździ. Mama, jak ty to szybko robisz? Dostałam powera jakiegoś. Dam do rowerem. Idę na wycieczkę. Fajna wycieczka czy nie fajna, Agatka? Super! No, do przodu. Uj, kurde! Jak to jest? A, tu nogi. Boże, mamie. No, i Agatce jak dobrze idzie. Zobaczcie, jak Agatka idzie, tylko do tyłu. Jak tak dziupli. No mówię, to urządzenie jest przeznaczone do wykonywania dziwnych min, tak? Tak. Monisia, to urządzenie jest do dziwnych min. Do robienia dziwnych min. Patrz jak to robi. Zdziwionego ptaka. Uj, samo idzie normalnie, samo się pędzi. No ja, ten plac zabaw i te urządzenia to są jakieś takie trochę nietypowe, prawda? O, no jakieś takie dziwne. I dziwne miny się wykonuje, tak? No, to się my tu się bawimy zabawkami i zobaczcie, kto tutaj do nas przyszedł. Cześć, kaczuszki. Chciałybyście się pobawić króliczkowozem? Oj, żeby mnie nie dziobnęła w pupę. Ej, kaczko. Ale śmieszne kaczuchy. Kaczka, dziwaczka, prawie mamy dziobnęła w pupę, ale fajnie tutaj jest, co? I te kaczuszki takie oswojone, prawda? Tak. Świetnie tutaj jest, nie? Tak.
Najlepsza wycieczka! Dajcie nam wycieczkowe łapki w górę! Odwiedzajcie nas na Facebooku! I na Instagramie! Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem! Pa! Pozdrawiamy wszystkich naszych kochanych widzów! Oglądajcie inne filmiki na kanale Fiki Miki, Agatki i Moniki!